Jest koniec sierpnia 1939 roku. Koniec ciepłych wakacji. W podwarszawskim Brwinowie życie toczy się prawie jak co dzień. Odbyły się żniwa, ludzie pracują przy swoich domostwach, ale wyczuwa się bardzo nerwową atmosferę. Sytuacja międzynarodowa skłania wszystkich do wielkich obaw, że może nastąpić wojna. Ludzie pod koniec sierpnia 1939 roku wierzyli, że ta wojna w ogóle nie wybuchnie. A jeśli wybuchnie, to na pewno nie we wrześniu, nie za tydzień, nie za kilka dni, tylko za rok, dwa, trzy. Wierzyli w siłę polskiej armii. Wszędzie były plakaty, że ryc Śmigły poprowadzi nas pod Berlin, że jeśli tylko nastąpi atak na Polskę, to polskie dywizje kawalerii znajdą się błyskawicznie pod Berlinem, wspólnie z Anglikami i Francuzami pokonamy Niemców. Niedługo miało się okazać, że są to złudzenia. Niemcy byli bardzo dobrze przygotowani do walki. To, co widzą Państwo przed sobą, to scenografia przypominająca, zbliżona do bardzo biednych przedmieść Warszawy, ale jednocześnie po lewej stronie punkt medyczny, który już ma uzasadnienie w sierpniu 1939 roku. Już wtedy szkolono personel medyczny. Już mobilizowane były oddziały polskie, ale nie były mobilizowane w sposób wskazujący na to, że wojna wybuchnie za chwilę. Ludzie szkolili się przy sposobieniu obronnym w medycynie. Takie punkty medyczne powstawały w Pruszkowie, w Warszawie, w wielu miejscach. I oto jest noc 31 sierpnia, ranek 1 września i już zaczyna się dziać coś bardzo niepokojącego. Pojawiają się polscy żołnierze. Okazuje się, że wybuchła wojna. Ludność cywilna dowiaduje się o wojnie w bardzo różnych sytuacjach. Między innymi mieszkańcy Warszawy na Kole, gdzie spadły pierwsze bomby na Woli, myślą, że jest wybuch gazu. Ludzie obserwują niebo z przerażeniem, lecą samoloty, ale nie wiedzą, czy są to samoloty polskie, czy są to samoloty niemieckie. Tutaj przez Brwinów przelatują samoloty i zaczynają spadać bomby. Jeszcze nie tu, jeszcze nie dokładnie na Brwinów, ale w wielu miejscach już toczą się walki. To wskazuje, że wybuchła wojna. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pachwanie agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Dzień dzisiejszy wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny, ale wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Dziękuję bardzo za ten film. Na polskich drogach pojawiają się uchodźcy. Ogromne masy uchodźców. Ludzie uciekają z zachodu. Po pierwszej fazie starć na granicy, tak zwanej fazie wojny granicznej, kiedy odbyły się bitwy pod Mokrą, kiedy upadła poczta, kiedy broniło się Westerplatte, broniły się bunkry w Węgierskiej Górce, Niemcy przełamali pierwszą linię, Polacy zaczęli się wycofywać wraz z żołnierzami, również ludność cywilna, ogromne masy ludności cywilnej, które czy to na apele, aby wycofywać się za Wisłę, czy też z własnej intuicji, pakując swoje najpotrzebniejsze rzeczy, udawały się pośpiesznie w kierunku Warszawy. Ludzie myśleli, że idąc na wschód znajdą bezpieczne schronienie, że tam jest Armia Polska, tam formują się polskie oddziały. Ta kolumna, którą teraz widzimy, kolumna uchodźców przybywająca do Brwinowa z zachodu, najprawdopodobniej z okolic Łodzi, już przeżyła bombardowania. Są wśród nich ranni, ludzie są potwornie zmęczeni, brakuje jedzenia, brakuje wody pitnej, a żołnierze muszą udrożnić miejsca do przemieszczania się kolumn militarnych. Polskie oddziały musiały się przemieszczać, więc żołnierze dbali o to, aby
jak najszybciej udrożnić miejsca do ewakuacji. Ludność Brwinowa udziela pomocy, oczywiście uciekinierom, ale już za chwilę będziemy świadkami dużo dramatyczniejszych wydarzeń. Tak jak Państwu mówiłem, samoloty niemieckie górowały w powietrzu. Pierwsze dni to ogromna bitwa nad Warszawą, ogromna bitwa lotnicza. Następna taka duża wydarzyła się dopiero w czasie bitwy o Anglię. Spadło kilkadziesiąt samolotów z jednej i z drugiej strony. Polacy walczyli w powietrzu. Już 5-7 września nie było szans w powietrzu. Myśliwce i bombowce niemieckie górowały nad nielicznymi, jeszcze latającymi maszynami polskimi. Bombardowania, po tym jak próbowali się schronić, zaczęła udzielać pomocy rannym. Bombowce nurkujące atakowały głównie cele, które miały przeszkodzić w przemieszczaniu się jednostek, a więc linie kolejowe. Tutaj jesteśmy przy linii kolejowej. Przed nami po lewej stronie jest most nad Zimną Wodą. Zerwanie takiego mostu spowodowałoby zerwanie również dróg komunikacyjnych, ale 8 września, oprócz tego, że odbyły się wcześniej bombardowania, potężne bombardowania, w których ucierpiała ludność cywilna, do Brwinowa wkraczają oddziały niemieckie. Wkraczają z marszu. Oddziały polskie, które tutaj stacjonują, wycofują się błyskawicznie zarekwirowanymi ludności cywilnej samochodami osobowymi, jak również pozostałym sprzętem wojskowym. Do Brwinowa wjeżdżają pierwsze oddziały niemieckie, które podążają na Warszawę. Już po ponad tygodniu oddziały niemieckie były pod Warszawą, ale tam się zatrzymały. Okazało się, że Warszawy nie da się zdobyć z marszu. Niemcy liczyli na to, że zdobędą Warszawę jednym uderzeniem. Ale jednak okazało się to niemożliwe. Barykadowane ulice, ludność cywilna, która wsparła wojsko, spowodowała, że Niemcy odbili się od potężnej tarczy. Stanęli pod Warszawą. Tutaj w Brwinowie odbyły się pierwsze przeszukania. Ludność zaznała po raz pierwszy niemieckiego terroru. Poszukiwano broni ukrytej, poszukiwano żołnierzy polskich ukrywających się w zabudowaniach. Ale Niemców nie interesowało zajęcie Brwinowa. Chcieli jak najszybciej iść w kierunku Warszawy. Tutaj zostawili tylko niewielkie oddziały. Oddziały, które miały terroryzować ludność, które miały współpracować również z ukrytymi Volksdeutschami. W okolicach Brwinowa znajdowały się folwarki, które były zamieszkałe przez napływową ludność niemiecką. Znamy z przekazów historycznych sytuacje, w których tutaj w Brwinowie ujawniali się Niemcy, zakonspirowani Niemcy, tak zwana piąta kolumna. To się zdarzało. Być może wypatrzą Państwo taką sytuację tutaj, właśnie w trakcie tej inscenizacji. Tacy kolaboranci ujawniali się w bardzo różnych sytuacjach. Często stawali w czasie łapanek, udając, że są Polakami, a w pewnym momencie podchodzili do Niemców i byli bardzo cennymi informatorami. Również prowadzono ogień z zabudowań do jednostek polskich. Także piąta kolumna była bardzo aktywna. Na pole rekonstrukcyjne wszedł w tej chwili pododdział niemieckiej piechoty. Umundurowany
według wzoru na rok 39, na kampanię przeciwko Polsce. Jest to wyposażenie, które Niemcy modyfikowali w czasie wojny. Tutaj jeszcze charakterystyczne szare spodnie starego typu. Jeszcze brak szelek, brak tornistrów. Charakterystyczne maski przeciwgazowe, które w zasadzie prawie do końca wojny się utrzymały. Stare wzory kurtek mundurowych. Za nimi czołg tak zwana dwójka. Panzerkampfwagen 2, czyli lekki czołg uzbrojony w działko 20 mm półautomatyczne oraz karabin maszynowy MG34. Bardzo skuteczna broń. Polacy również mieli skuteczną broń pancerną, ale było jej niewiele. Tankietki, słabsze od czołgów niemieckich, służyły bardziej do rozpoznania. Natomiast już czołg 7TP mógł spokojnie podjąć walkę z czołgami Panzerkampfwagen 2 i również z cięższymi Panzerkampfwagen 3. Niemcy, tak jak mówiłem, przemieszczają się w kierunku Warszawy. Na chwilę zatrzymują się tylko w Brwinowie, żeby sprawdzić mapy i cały pododdział wraz ze sprzętem pancernym porusza się w kierunku stolicy. Kiedy Niemcy sprawdzili już większość sygnałów od Volksdeutschów o ukrywających się żołnierzach polskich, o ewentualnej ukrytej broni, terror lekko osłabł. Niemcy zajęli się swoimi sprawami. Punkt medyczny, który działał tutaj w Brwinowie, rozwinął swoją działalność dopiero w trakcie bitwy o Brwinów. Farba. Albo barwnik czerwony. Najlepiej barwnik czerwony. Albo wtórny po prostu człowiek. Albo sztuczny cicho, człowiek. Albo szoku malinowym. Cicho. Myślę, że powiedział Anna. Cicho. Jak czytamy we fragmentach dziennika Stefka Ridla, naocznego świadka zdarzeń w Brwinowie. Piątek 8 września, 16:15, Niemcy wchodzą do Brwinowa. Wejście ich poprzedzone było silnym nalotem, bombardowaniem i ostrzeliwaniem z samolotów. Siedziałem w tym czasie w ziemiance po karabinie maszynowym koło mostu kolejowego, najprawdopodobniej właśnie w tej okolicy. Miałem tam służbę z Różyckim. Było mocno gorąco. Podczas nalotu i wejścia Niemców zabito dużo ludzi. Przeważnie żołnierzy, którzy nie zdążyli uciec. Dnia 10 września w okolicach Brwinowa słychać odgłosy walki. Kampania wrześniowa, wojna obronna, weszła w fazę, w której najważniejszym zdarzeniem była bitwa nad Bzurą. To kompleks kilku potyczek, które miały na celu przebicie się dużej grupy wojsk polskich w kierunku Warszawy, na odsiecz Warszawie. Przebijała się między innymi Armia Łódź, a z nią 28. Dywizja, w skład której wchodził 36. Pułk Legii Akademickiej. 36. Pułk Legii Akademickiej przed kampanią wrześniową ze składek ludności Brwinowa otrzymał dwa karabiny maszynowe. Wcześniej ta ludność miała się złożyć na zakup jednego karabinu maszynowego, karabinu wzór 30 CKM-u. Okazało się, że ludność była tak hojna, że udało się zakupić dwa karabiny. I dziwnym zbiegiem okoliczności lub też pokierowaniem przez dowódców ten pułk znalazł się w okolicach Brwinowa
przed 12 września 1939 roku. Nieświadomi tego, że w okolicach Brwinowa jest tak potężny oddział Polski, Niemcy pozostawili tutaj niewielkie siły. Motocykle z patrolami porozstawiane na wylotach ulic, obsadzony dworzec kolejowy, kilka innych punktów, niewielkie garnizony. Niemcy górowali w powietrzu, byli pewni tego, że tutaj w Brwinowie są bezpieczni, że są to już ich tyły, że wystarczy tylko okrążyć i zdobyć Warszawę. A jednak potężne oddziały polskie spróbowały jeszcze raz podnieść broń i odbić zajmowane przez Niemców tereny okolic Warszawy. Idą. Ognia! 12 września wczesnym rankiem rozwinęły się tyraliery polskiej piechoty. Podciągnęli ze sobą broń ciężką. Mieli artylerię, mieli karabiny maszynowe. Zdobycie Brwinowa odbyło się prawie z marszu, dlatego w pierwszym ataku Polacy ponieśli pewne straty. Niemcy próbowali się bronić, ale mieli zbyt małe siły. Zmuszeni zostali bardzo szybko do wycofania się. Na motocyklach uciekali w kierunku Warszawy. Polacy zajęli Brwinów, umacniając się, wystawiając posterunki i sprawdzając, czy nie zostały oddziały niemieckie. Tak jak mówiłem wcześniej, prowadzono ogień do jednostek polskich, również z cywilnych domostw. Piąta kolumna ujawniła się bardzo skutecznie. W wielu miejscach polscy żołnierze polegli z rąk właśnie zakonspirowanych Volksdeutschów. Bardzo szybko dowódcy pododdziałów porozstawiali czujki, pozakładali stanowiska karabinów maszynowych. Niemcy również nie próżnowali. Wycofali się w kierunku Parzniewa i tam przygotowywali do odbicia Brwinowa. A tymczasem Polacy mieli krótką chwilę, aby odpocząć w centrum Brwinowa. Możemy poczytać we wspomnieniach, że ludność cywilna pomagała rannym żołnierzom, przynosiła jedzenie, przynosiła wodę. Również cywile dostawali jedzenie od wojska. Także ta wymiana, chwila rozmowy, odpoczynku miała tutaj miejsce. Nie, czołg pojechał na Warszawę i nie wrócił. Może wrócić? Może. Ze wspomnień 17-letniej Stanisławy z domu Golędzinowskiej możemy przeczytać. Nasze wojsko stało tu na rynku, koło pompy, ale nie było samochodów, były tylko powózki konne. Wojsko było ładnie ubrane, buty długie z cholewami. I oficer, rozmawialiśmy tutaj przy pompie, on wyszedł z tej powózki, przystojny taki gość, buty czyścił, bo mówił, że idziemy na Warszawę. Cały rynek zajęty był powózkami i koni, każdy jeden miał karabin. Kuchnia polowa była, gotowali przy pompie. Pojedli, postali i pojechali. Czytamy również ze wspomnień, że bardzo szybko ustawiono stanowiska artylerii. Artyleria
była jedyną bronią, którą Polacy byli w stanie powstrzymać atak niemieckich czołgów. Oprócz nielicznej broni przeciwpancernej, karabinów przeciwpancernych UR, mogli użyć w zasadzie tylko artylerii. Lotnictwo było już w tym czasie nieaktywne. Po prawej, po naszej lewej stronie widzimy szpital polowy, w którym odbywa się zabieg najprawdopodobniej ratujący życie rannego żołnierza. Ranny, który dotarł tutaj do Brwinowa. Ranny we wcześniejszych walkach. Reszta oddziałów polskich zajęła już pozycję. Niech Państwo zwrócą uwagę, jak dobrze zamaskowani są żołnierze polscy. Prawie ich nie widać w wysokich trawach. Na głowach mają hełmy typu salamander. To są hełmy z taką specjalną posypką korkową, które jeszcze lepiej maskowały tych żołnierzy w wysokich trawach. Powodowały, że nie odbijało się światło. Wszyscy są uzbrojeni w karabiny Mauser. Karabiny takiego samego systemu jak Niemcy. Wojsko polskie, piechota polska była tak samo dobrze przygotowana do walki, pojedynczy żołnierz, jak żołnierz niemiecki. Niemcy górowali w sprzęcie ciężkim, głównie w lotnictwie, w jednostkach pancernych. Jeden żołnierz niemiecki w starciu z jednym żołnierzem polskim był równy, albo też żołnierz polski z tego względu, że był bardziej zdesperowany, był dużo groźniejszym przeciwnikiem. Myślałam, że będzie cały czas walka. I była walka teraz. A myślałam, że cały czas. W tym roku będzie cały czas nigdy nie ma wojny. Nie, teraz cały czas tu. Podoficerowie obserwują ruch jednostek niemieckich na przedpolach. Sytuacja tutaj bardzo szybko się zmieniała. Z bardzo spokojnej przeradzała się w dynamiczną walkę. Kiedy Niemcy próbowali atakować między innymi po takich polach jak tu, Polacy mimo słabego uzbrojenia przeciwpancernego byli bardzo groźni. Zarówno karabiny maszynowe, jak i ręczne granaty w odpowiedni sposób użyte były w stanie zatrzymać niemiecki sprzęt pancerny, a tym bardziej zatrzymać niemiecką piechotę. Po prawej stronie mamy miejscowość Parzniew. To właśnie stamtąd wyszedł najgroźniejszy atak niemiecki na Brwinów. Te odległości, które tutaj prezentujemy, to są odległości, które mogły rzeczywiście zaistnieć w realnej walce. To jest bardzo rzadkie na rekonstrukcji. Na rekonstrukcjach raczej mamy do czynienia z bardzo wąskimi polami i oddziały walczą ze sobą na odległości kilku metrów. Tutaj widzimy oryginalne odległości. Z takiej odległości otwierano ogień. Ogień otworzyły oddziały polskie, strzelcy oraz niemiecki czołg, który cały czas prowadzi strzelanie z karabinu maszynowego. Ostrzeliwuje teren, przyciskając do ziemi polskie tyraliery. Polacy próbują się przebijać się w kierunku Warszawy. Wiemy, że próbowali wzdłuż linii kolejowej.
Nasyp kolejowy był naturalną osłoną. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, po lewej stronie, pod mostem, pod linią kolejową, poległa od jednego celnego niemieckiego strzału z moździerza prawie drużyna Wojska Polskiego. Zginął ich dowódca, podoficer, jak również kilku żołnierzy. Wymiana ognia na razie na dalekiej odległości nie przynosi dużych strat. Zarówno w oddziałach polskich, jak i w oddziałach niemieckich. To jeszcze nie jest celna odległość. Pamiętajcie Państwo, że kampania wrześniowa, wojna obronna, to jest wojna, w której walczyli nie tylko żołnierze zawodowi, głównie żołnierze z poboru. Żołnierze, którzy zostali zmobilizowani. Bardzo często oni byli szkoleni w strzelaniu kilka lat wcześniej. Nie byli przygotowani do tego, żeby z marszu być snajperami, żeby trafiać na dalekie odległości. Bardzo często wykorzystywali szybko amunicję. Ta amunicja się kończyła. Polacy wykorzystują do walki zarówno ciężki karabin maszynowy, który znajduje się przy pierwszym stogu siana, jak i RKM. RKM wzór 28, RKM wzorowany na broni amerykańskiej. Strzelający krótkimi seriami, bardzo regulaminowo, tak żeby nie wykorzystywać dużej ilości amunicji. CKM zaopatrywany taśmą mógł sobie pozwolić na prowadzenie gęstszego ognia. Tu już widzimy wjeżdżający czołg, który jest coraz bliżej polskich zabudowań. Polacy próbowali kontrataków. Głównym ich zadaniem wyznaczonym przez poddowódców i dowódców oddziałów było przebicie się na kierunek Warszawy. I takie próby podejmowano przez cały czas. Niemcy natomiast starali się, korzystając z czołgów, przygniatać polskie tyraliery. Niemcy chronią się za czołgiem, ale boją się podjechać bliżej zabudowań. Nie wiedzą, czy Polacy nie posiadają tutaj broni przeciwpancernej. Bardzo celna seria z niemieckiego działka półautomatycznego kalibru 20 mm trafia w polskie zabudowania. Zabudowania zapalają się. To była klasyczna akcja niemieckiego czołgu. Tak właśnie wyglądał ogień z działka 20 mm. To były pociski małego kalibru, ale pociski bardzo skuteczne. Zapalające błyskawicznie. Pierwsze pociski padły w ziemię, potem czołg wstrzelał się bardzo szybko w zabudowania. W tych zabudowaniach nie będzie już szans obrony. Polacy wycofują się, część oddziałów próbuje walki na bagnety, część przebija się w kierunku na Warszawę, walcząc bezpośrednio w starciu z Niemcami. Niemcy wkraczają do Brwinowa. To tak pum, 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 pum. To było naprawdę. O, mama. W szpitalu polowym cały czas trwa udzielanie pomocy rannym. Zarówno żołnierzom, jak i cywilom. Część ludności cywilnej, która kierowała się na Warszawę, uchodzi z Brwinowa w drugim kierunku, ale nie ma już szans na trafienie żadnego miejsca, w którym będzie armia polska. W tamtą stronę również są Niemcy. Niemcy wchodzą do szpitala polowego po ciężkich walkach, przeszukują szpital, dokonują zbrodni, wyciągają rannych i lekarzy, którzy udzielali pomocy. Lekarzy, pielęgniarek, służby cywilnej, która pracowała przy rannych. Nie oszczędzają nikogo. Ci dzielni ludzie, którzy pomagali żołnierzom, są dla Niemców bandytami. Już się zmniejsza ogień, bo jest wiatr.
prawda? Nie, bo jest mniej ziana. No tak się zaczął. Mniej drewna. Czemu nie może zapłonąć cały dom? Wtedy było. A teraz? Wiemy, że Niemcy dokonali tutaj w Brwinowie rozstrzelań. Zginęła ludność cywilna, pomagająca żołnierzom polskim. XXXVI Pułk Legii Akademickiej pokrzyżował na chwilę plany niemieckie. Plany, które miały w założeniu być bardzo krótkie i skuteczne. Miały spowodować zdobycie Warszawy z marszu. A tutaj oddziały 36 Pułku Legii Akademickiej zawróciły jednostki niemieckie, które musiały cofnąć się i zdobywać miejscowości już na swoich tyłach. W ten sposób, planując działania, żołnierze polscy próbowali przyjść na odsiecz walczącej Warszawie. Widzimy motor niemiecki, który jeszcze tak niedawno uciekał przed oddziałami polskimi. Teraz wjeżdża znów jako zwycięzca. Terror, który miał miejsce w pierwszych dniach, po pierwszym wkroczeniu Niemców do Brwinowa, był nieporównywalnie mniejszy od tego, co działo się po bitwie. Tutaj Niemcy stracili kilkuset zabitych oraz kilka pojazdów. Te straty spowodowały, że byli żądni zemsty. Nie oszczędzali ani ludzi, ani dobytku. Brwinów został znowu opanowany przez Niemców, ale pamiętajmy, że to był czas, w którym już zaczęto organizować walkę podziemną. Już ludność zaczęła myśleć o tym, jak doprowadzić w ostateczności do zwycięstwa. I tym akcentem zakończmy inscenizację. Ludność organizowała się w oddziały partyzanckie, powstała Armia Krajowa i walka toczona była aż do zwycięstwa. Dziękujemy bardzo rekonstruktorom.